Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od Widza Seo. Odsunę mikrofon trochę, bo za głośno będzie. Witam was oczywiście na kolejnej mapeczce i na sam początek wita nas bardzo przyjemny spawn. Oczywiście nie byłem na tym spawnie, tylko byłem gdzieś tutaj w powietrzu, ale okej. Byłem przy spawnie, to najważniejsze. Dobra, zobaczmy sobie szczegóły mapki. Mapka na około 30 minut. Wow. Szczegóły mapki. Labirynt. Zakręcona łódka, uwaga, miny, parkour, tunel, zagadki, zwierzęcy labirynt, replika, wybuchająca głowa. Okej, zobaczmy sobie zasady. Graj na game mode 0, game mode 0, dobra. Tryb łatwy. Możesz używać spawn point, nie niszcz bloków, staraj się nie używać game mode 1, mapa była testowana. Dobra, zobaczymy miłej gry. Tu mamy jakieś jukeboxy. A tu są punkty, to ja mogę zbierać, rozumiem, tak? Czy nie mogę? Mogę zbierać punkty, czy nie mogę? To ja sobie game rule ustawię, game rule, keep, inventory, true. O, tak, i jeszcze wezmę weather clear. I dam game rule do weather cycle false i dam game rule do daylight cycle false. O, i już mam wszystko ustawione. No to co? Lecimy sobie tutaj. Na mapie są punkty. Night vision. Okej. Okay. Też night vision. Okej. Okay. Ciasteczka. Nie, no, wezmę steaki sobie normalnie. Dobra. Tu też mam. O, punkciory day. Dobra, 29 punktów już mam na samym spawnie. Good. Dobra, lecimy w takim razie. Krótki labirynt. Tutaj mamy spawna. No to let's go. Tu będzie ciężko biegać, bo są liany. Ojejku, a z drugiej strony mogę sobie wejść na górę. Czy autor to przewidział? No nie wiem. Zobaczmy sobie, bo tu mamy w skrzynkach pewnie punkciki. Day. Nie przewidziałeś chyba tego, żeby dać na przykład barierę na górę. I ja, jako przechodzący tą mapę, muszę jakby ujawniać takie rzeczy i właśnie wykorzystywać te rzeczy, ponieważ takie rzeczy powinny być, powiedzmy, zablokowane, żebym nie mógł sobie właśnie ułatwić zadania. W tym momencie mogę sobie ułatwić to zadanie, bo jest to w strukturze mapy. To już nie jest cheatowanie. To nie jest cheatowanie. To jest... Tak zbudowana jest mapka i ja sobie mogę w tym momencie przejść sobie tutaj. O, tu sobie wziąć normalnie wszystkie punkty, patrz, normalnie. I szukać jeszcze dodatkowo wyjścia, rozumiesz? Bo tutaj wszędzie są liany tak roztegowane. O, i patrz, i znalazłem wyjście. Pewnie i tak bym znalazł, ale to jest takie niedopatrzenie z twojej strony, że mogłem sobie, powiedzmy, tego użyć jakby przeciw tobie w tym momencie, tak? Bo ty na przykład chciałeś, żebym ja to przeszedł inaczej, a ja to przeszedłem sobie jeszcze inaczej. Ale to jest... To jest właśnie to, co mówię, tak? Że jakby to nie jest tak tylko, że ja przechodzę te wasze mapki, tylko ja je też oceniam. Oceniam to, co tworzycie, jak to tworzycie, jak to wygląda, jak to działa przede wszystkim. I jakby moim zadaniem właśnie jest przede wszystkim ujawnić właśnie te różne, najróżniejsze błędy. Na razie wszystko ogólnie działa, to, że to było po prostu te liany, no to nie był tak typowo błąd mapy, co po prostu niedopatrzenie z twojej strony, że nie dałeś na przykład na górze bariery, żebym nie mógł sobie na przykład wychodzić, ale to już jest inna kwestia. Dobra, tutaj mamy, widzę ślaczek, ale on jest też na dole, bo jest na górze, ale też jest na dole, więc powiedzmy, że teoretycznie powinno być to zadanie ułatwione. Tutaj widzisz, mamy bariery. Także ja wiem, że ty wiesz, co to jest blok bariery, więc no mówię, tam było małe niedopatrzenie. Można ci to wybaczyć, bo i tak na razie mapka wygląda całkiem ok. Także bez żadnych problemów. A, tam była ten. Dobra, tu mamy spawn point i tutaj też mogę... Ale tu jest bariera w ogóle, więc... Gram na Game Mode 0, więc jakby widzę to, tak? To jest też w zasadach było, żeby grać na Game Mode 0, także spoczko. Przy okazji wiem, że nie spadnę. Jakoś tak, dobra, czekaj, tu se wskoczę i o, dobrze. I schodku na schodek, tu jest pajęczyna, to nie, tutaj jest niewidzialny blok, tutaj sobie skoczę, tu sobie skoczę. Ho, no nie, spadam, ginę, ubieram. Dobra,
Respawn, gdzie będę? A będę tutaj, dobra, no to let's go! YOLO! 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 Do przodu, do przodu, do przodu! Cały czas! Dawaj, szybko, szybko! Fasta, 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 fasta! O, to, to nie! Nie, 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 nie! Zablokowałem się w pajęczynie, seriously, kurde, puść mnie, dopuść mnie, dopuść! Puść, dziękuję! No mnie trzymał dziad, no! No nie chciał mnie puścić! Dobra, spokojnie, LG, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. To jest tylko parkour, to jest easy. Easy, easy peasy, lemoniada. Dawaj, tutaj sobie normalnie tak. No David! O, dobra, tutaj, tutaj, dobra. Tu sobie bym ustawił w ogóle spawn pointa. Spawn pointy. Dobra. I teraz hop, hop. Dobra, i hop. I tutaj spawn point. I teraz tu będzie double jump chyba. Oho, tak jest. I spawn point. I ho, yeah, baby. Mamy punkciora i jedziemy dalej. Co mamy tutaj? O nie, wiedziałem. Wiedziałem, że to będzie wykopaliska. Czyli raz, dwa, trzy. Dobra, dam to na raz, to na dwa, to na trzy. Dobra. I lecimy. Pyk. Siekiera, siekiera. Kamień, 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 kamień. Dirt, dirt. Tu siekiera. Kuźwa, no, rozumiesz. Wszystko naraz. Ja wykopuję to, czego nie powinienem, tym, co powinienem. Dobra, dirt, drewno, drewno, dirt, dirt, kamień, drewno, kamień, drewno, drewno, kamień, drewno, dirt. Dobra, To mogę to wyrzucić chyba, czy nie? Już mi raczej się nie przyda. Kobyl tak samo. No wyrzuć to i nie podnoś tego, bo mi to niepotrzebne. Pyk. Dobra. A to co to takie to? Co to tu jest? Okej, zagadka pie... A, są zagadki. Dobra, tu mamy punkciory, to sobie weźmiemy. Tego nie potrzebuję. I teraz tak, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Szedł chłop koło wody, wrzucił do wody... A, co wrzucił chłop do wody? O kurde, ty, ciekawa zagadka. Do wody, koło, portfel. Szedł chłop koło wody, wrzucił do wody... Nie znam tej zagadki. Do wody, no to czekaj, wrzucił do wody. Do wody. A nie, czekaj, bo tu jest do wody. Do wody, nie, to do wody nie będą mogły być. Bo to jakby było tutaj do wody. Do wody, w sensie no wiecie, do wody, do wody, no rozumiesz. To co innego. Koło. Szedł chłop koło, nie, portfel. Nie, to nie była dobra odpowiedź. Ale nie wiem, dobra, to czekaj, to do wody. A jednak do wody, okej, okay, no dobra, no to... Do wody, do wody. Dobra, nie znałem tej zagadki, jak mam być szczery, więc mogłem się pomylić, dobra. Tu mamy przejście do kolejnego poziomu. Fajnie, fajnie to jest wykonane, to mi się strasznie tutaj podoba. Okej. Okay. Trzymam... Ile mam jabłek? Ile mam razem jabłek? Co? Trzymam... Aha, czekaj. Trzymam... No chyba 6, tak? Czekaj. Trzymam. No jakby były, że 3, ale nie, to będzie 6. Nie, to nie będzie 6. Co? Czekaj. Ja coś źle rozkminiam, to w ogóle daj punkty. Trzymam, ile mam jabłek? Ile mam razem jabłek? 2? Trzymam. Co to za... Czekaj. Trzymam, ile mam jabłek? Czemu 2? Trzymam. Aha! Jezu, dobra, czekaj, bo to jest, no, bo to jest, że trzymam, a nie, że 3 jako liczba. Ale dobra, fajne zagadki, podobają mi się, takie zupełnie inne. Nie tak jak w tych quizach, wiesz, zawsze guziła, kto jest twórcą Minecrafta, ile jest mobów, bla, bla, bla i tak dalej. Tu już jest coś bardziej kreatywnego. Co to za zagadka? Dwie kuleczki i armatka. O jakim przedmiocie jest ta zagadka? Ołówek, gumka do mazania, nożyczki. Dwie kuleczki i armatka. Ja bym co innego powiedział, ale dobra. Czekaj, ołówek? No nie, no ołówek ma jeden ten gumka. No to nożyczki bym wziął. Jej, udało się! Przyszedłem mapę już? Nie, no co? Halo. Przecież to miała być mapa na około 30 minut. Jak ja chyba połowy rzeczy nie zrobiłem jeszcze. Czekaj, dzięki za przejście mojej mapy. Mam nadzieję, że ci się podoba. Tutaj mamy bonus. Poczekaj, teleport do wysadzenia mapki. Zaraz. Game mode 1, game mode 1. Dobra, ale czekaj, tu jest bonus, ale tam nie mogę...
Tam nie mogę kliknąć, nie mogę przejść. Dobra, czekaj, daj mi game mode 1. Ja muszę coś sprawdzić, bo mnie coś nie pasuje. Czy to jest po prostu ten, głowa, czy coś tam jeszcze? A, bo tu jest ten, dobra, dobra. Okej. To będzie w ten sposób, ale czekaj, bo ja tutaj na przykład nie byłem. Tutaj na pewno nie byłem. Ja chcę zobaczyć przede wszystkim tylko... Bo coś mnie nie pasuje. Czekaj, tu jest jakaś... Co to jest? O! Tego nie było, bo tu miał być ten labirynt z tymi, nie? Doprowadź świnkę do końca labiryntu. I tego na przykład nie było. Tu był labirynt, to było to. Tu było to wykopaliska. Tu było... A repliki nie... Halo! Jak tu połowy rzeczy nie było? Ty, to tu odpowiedź zamiast przenosić mnie do następnego poziomu. Cześć, gdzie był spawn? Spawn był tutaj. Moment. Coś jest nie tak jest. Gdzie to jest? Tutaj. Patrzcie. Było tak. Labirynt był, zakręcona łódka było, uwaga, miny było, parkour, tunel był, zagadki i potem powinno być zwierzęcy labirynt, replika i wybuchająca głowa. Czyli teraz powinno być zwierzęcy labirynt, czyli to, potem replika, czyli... Nie. Kuźwa, gdzie ta replika była? Halo! Zgubiłem się! Tutaj chyba, tak? No, tutaj powinna być replika i dopiero później powinien... Kurde, ażeś normalnie zrobił, no. A ciekawe, czy jeżeli zrobię teraz replikę, czekaj, nie replikę, czy jeżeli zrobię ten labirynt, muszę coś sprawdzić. Kurde, bo tak fajnie mapka zrobiona i tutaj takie rzeczy, to tak nie powinno być, no. Dobra, dawaj to i świnka, czekaj. A jak świnkę wrzucić? Ma guzik? Jest guzik, dobra. Chodź, świnko, chodź. Chodź, bo tu trzeba przejść całą mapę, kurde, bo tu autor normalnie mnie przeteleportował gdzieś dalej, to tak trochę nie za bardzo, jak zrobiłeś te mapy, no to, no, znaczy zrobiłeś te poziomy, no to kurde, to ja chcę przejść te poziomy. Ale zagadki bardzo fajnie zrobione, nie? Dobra, czekaj, bo tu trzeba na górę, o tak. Ła, i teraz jest dopiero replika i to się zgadza. Ja on zrobił, to jest w ogóle replika 3D, wow. Czekaj, bo tu są dwa guziki, o co dochodzi? Aha, którykolwiek nie nacisnę i tak przenoszę się tutaj. No dobra, no to jak przeszedłem mapę, no to przeszedłem mapę do wysadzenia mapki, proszę bardzo. Pyk. Game mode 1. Bo zginę. Au! Dobra, no to tak, nie było w sumie podsumowania tych punktów, ile tak naprawdę miałem zdobyć. Te Night Vision podki były tak w sumie niepotrzebne, bo myślałem, że do czegoś mi się przydadzą. Szkoda tylko, że z tych zagadek przeniosą mnie tam, gdzie nie powinno, ponieważ to, no to już taki dosyć poważny błąd w tym momencie. Z tego względu, że po prostu normalnie nie jestem w stanie w tym momencie przejść mapki, tak? No bo jednak przenosi mnie to tam, gdzie nie powinno, bo przeniosło mnie od razu na zakończenie. Przy replice, nie wiem, tam był akurat guzik, który nie był opisany w sumie, czyli teoretycznie to by było jakbym skończył, więc tam nie było żadnego sprawdzania i tak dalej. Dobra, rozumiem, może być i tak. Także ten taki mały błąd, że po prostu z tych zagadek, które w ogóle są bardzo fajne, bo te zagadki mi się strasznie podobały, bardzo fajnie te zagadki zrobione są, tu fajnie to pomieszczonko wygląda i w ogóle i te takie pomieszczenia. I nawet żałuję, że tych zagadek nie było zdecydowanie więcej, bo tu były tylko te trzy zagadki i ja bym tych zagadek tutaj dupnął takich, kurde, z 8-10 i naprawdę to by było mega, mega fajne do rozkminiania. To mi się bardzo, bardzo podobało. Co tu jeszcze? No labirynt mówię, tak jak mówiłem na początku, tutaj wszystko spoko, tylko nie było tych barier i były te pnącza, które powiedzmy umożliwiły mi w tym momencie teoretycznie cheatowanie w tym momencie, bo mogłem sobie wbić na górę. Spawn bardzo ładnie wykonany, to muszę zaznaczyć, mi się bardzo bardzo spodobał. No mówię, tu jest ta replika, która też fajnie w ogóle wykonana, jakby jeżeli tutaj byłoby coś, co sprawdzałoby, jak ja to tak naprawdę wybudowywuję, to naprawdę całkiem spoko, bo tu jest naprawdę duża ta replika i taka 3D, także bardzo fajnie to wszystko wygląda, można by było się tym faktycznie pobawić, no ale niestety
powiedzmy, guzik i tak mnie tam doprowadzał od razu na metę, w sumie nawet nie sprawdzało tego. No tutaj ten wykopaliska, to tam pół biedy, to nie jest jakiś tam super parkour, taki normalny do przejścia, też bez szału, ale też nie można się spodziewać nie wiadomo czego po parkurze, no to jest tylko parkour. Także ogółem mapka bardzo fajna, szkoda, że było troszeczkę tych takich, powiedzmy, niedociągnięć, niedoróbek. To może na przyszłość będziesz ewentualnie wiedział, pod jakim kątem oczywiście jeszcze bardziej sprawdzić mapkę, czyli przede wszystkim wszystkie teleporty i wszystkie, powiedzmy, odpowiedzi, na przykład jak są quizy i tak dalej, żeby w dobre miejsce po prostu przenosiło. No i cóż, ja się z wami tutaj będę żegnał. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał i będziecie chcieli oczywiście więcej, bo jeszcze mam troszeczkę mapek pościąganych. Oczywiście teraz mam mapki, już wam mówię od razu, z lipca, już tak chyba z połowy nawet lipca. Dużo maili, teraz co przeglądam, tak naprawdę jest bardzo... bardzo spamiących, tak naprawdę nie wnoszących tych mapek w ogóle. Połowa z tych mapek jest od razu do wyrzucenia, bo albo wchodzę, jestem w jakiejś pustce, nie ma w ogóle mapy, albo na jakimś flatwordzie, albo gdzieś, nie wiem, po prostu mapka jest totalnie źle zrobiona, albo nie jestem gdzieś na spawnie na przykład w ogóle i muszę szukać tego spawna, to od razu gdzieś na mapkę wrzucam. Więc naprawdę spośród tych maili 500 coś, co mam teraz do przejrzenia z lipca i sierpnia, czuję, że tak naprawdę co najmniej połowa maili będzie do wyrzucenia, tak z automatu. Druga połowa będzie do przejrzenia, jeżeli chodzi o mapki, no i z tego pewnie będzie max 50, może 100 mapek. Aczkolwiek jeszcze po prostu musicie mi dać czas, żeby faktycznie zredukowały się te maile do zera i wtedy będę mógł sobie przechodzić te mapki jakoś tam w miarę na bieżąco. Także przede wszystkim dla osób, które teraz tworzą mapki i czekają, żeby dostać, powiedzmy, sygnał do wysłania tej mapki. Naprawdę, zwróćcie uwagę na te różne elementy, czy mapkę da się przejść, czy nie ma jakichś błędów, teleportów, czy po wysyłaniu do mnie mapki, czy ja będę na spawnie, bo to jest najważniejsza rzecz. Ja od razu wtedy mapkę z automatu wyrzucam i mnie nie interesuje, że bo zabij się, będziesz na spawnie. Nie! Ty w momencie, kiedy mi wysyłasz mapkę, bądź na spawnie i wtedy... i wtedy sobie zapisujesz mapkę i wtedy do mnie ją wysyłasz, a nie, że ja jestem gdzieś w powietrzu i ja muszę szukać spawna, bo to tak być nie może po prostu. I wtedy, wiecie, mapka gdzieś tam od razu otrzymuje, powiedzmy, niższą ocenę. A odnośnie oceny tej mapki, to myślę, że dam takie 8 na 10. A dzisiaj mam dobry humor, bardzo mi się te zagadki podobały, to na pewno zawyżyło troszeczkę ocenę. Nie mówię, że to są twoje zagadki i tak dalej, jakieś autorskie, bo gdzieś tam słyszałem, ale były fajne pod tym kątem, że jednak były inne niż jakby typowo, jak jest quiz na przykład minecraftowy i tak dalej. No i nie było wykop obsydian, znajdź przycisk, no labirynt był, ale tak poza tym to było w miarę... w miarę inne gierki, które mi się gdzieś tam podobają. Także myślę, że ocena całkiem okej. No i widzimy się w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Codziennie o 13:30. Tak, rozgadałem się na parę minut, przepraszam. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do następnego razu. Hej, hej!